już na lotnisku, wylot mamy za jakieś 2,5 godziny, także jeszcze mamy chwilkę czasu. Lecimy do Werony, tak jak już mówiliśmy. A wczoraj w sumie to mieliśmy taki spokojny wieczór, nic nie nagrywaliśmy, poszliśmy sobie spokojnie na kolacyjkę i sobie to większość wieczoru spędziliśmy już w pokoju hotelowym, na chillu. Także tak, także widzimy się w Weronie. Dotarliśmy do naszego mieszkania, które wynajęliśmy w Weronie. Tu jest wejście, wchodzimy do takiej kuchni jakby, chociaż Paula próbuje odgadnąć hasło do Wi-Fi. Nie będzie to łatwe. Jest tu wszystko kuchnia, sami sobie możemy w sumie gotować, ale pewnie nie będziemy. Mamy taki kredens z drugiej strony. Łazieneczka. Wszystko co potrzebne jest tutaj. I sypialnia. Z telewizorem, jakiś obrazek. I okno. A jeszcze mała update do mieszkania, bo otwierałem drzwi i to przysłoniło mi jeszcze inny pokój, którego nie zauważyłem w ogóle. I on znajduje się właśnie tutaj obok wyjścia. To jest też sypialnia, więc nie wiem, w której będziemy spali. To jest salonik. Salonik, tak. No, wygląda spoczko. Aha. Zobaczmy co za oknem. Za oknem ulica. Także teraz serio już się ogarniamy i spadamy stąd. Jak widzieliście, byliśmy w tej samej restauracji dzisiaj wieczorem co po południu. Jedliśmy pierwszy raz homara. i to chyba był ostatni owoc morza, którego jeszcze nie zdołaliśmy spróbować, jak chcieliśmy na tej wycieczce i w ogóle w życiu. I szczerze mówiąc, bardzo mi smakowała ta pasta z humarem, to były linguine. Jego mięso przypomina mi trochę mięso krewetek, ale dużo delikatniejsze i troszkę inne w smaku, no ciężko to określić, trzeba spróbować. Także kolacja była bardzo dobra, a jutro nasz ostatni dzień w Weronie i ostatni dzień urlopu, więc zapraszamy do oglądania, trochę pokręcimy się po mieście i pewnie zjemy coś pysznego. Teraz idziemy odpoczywać, bo ledwo już chodzimy. Dobranoc. Jak Ci smakowała Paula pizzka? Ostatnia pizzka pewnie we Włoszech. Bardzo dobra. Pizzka na slajsy. Bardzo fajna, ciekawe ciasto, takie chrupiące. Pan też miły, śmieszny. Było dobrze. No, mają dobre oceny, było warto, więc to miejsce też możemy polecić. Wzięliśmy normalną margaritkę. No, bardzo fajna. Nie lubię przekombinować w takich pizzkach włoskich. Teatro. Zamówiliśmy sobie aperitivo i pijemy właśnie proseczko, Matima Campari, no i taki talerzyk degustacyjny. Szyneczka, mozzarella, oliwki. Przedostatni posiłek. No może nie przedostatni, ale przedostatni. No już kończę. Jeszcze dzisiaj tylko kolacja, nie? Więc zjemy to i musimy się zregenerować przed wieczorem. To obawiałam się trochę, że będzie ten smak trochę przytłaczający, taki zbyt intensywny, bo trufle, które jedliśmy dotychczas w Polsce, były takie trochę właśnie zbyt przytłaczające i nie wiedziałam, jak będzie w tym daniu, ale jest bardzo dobrze. Jest czuć smak trufli, ale nie jest właśnie on taki za mocny, tylko wszystko się tak idealnie komponuje i tworzy jedną całość, bardzo pyszną. Jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. dzisiejsza przygoda wygląda tak, że wsiedliśmy w pociąg z Werony do Bergamo. Mieliśmy mieć jedną przesiadkę w mieście na literę T, nie pamiętam w sensie. Złapaliśmy opóźnienie 20 minut podczas jazdy, więc wpadliśmy na świetny pomysł, żeby przesiąść się w innym mieście, w inny pociąg. I chcieliśmy być po prostu szybciej na lotnisku. Nie stało się tak, bo stoimy teraz we wsi i czekamy, gdyż zwierzę weszło na, zwierzę zmarło na torach i czekamy, aż policja przyjedzie. Nie wiemy, czy policja ma go tam zabrać, czy ktoś inny. I w sumie to nic nie wiemy, ale stoimy. I mamy dalej opóźnienie. Taka to historia. I nie wiemy, kiedy dojedziemy do Bergamo. Jak są dobre pokeczcze? Chyba. Jak się czujesz w tym, że to ostatni posiłek? Średnio. Jeszcze mi się zjadło. Może taki makaron jak wczoraj. Zjadłam.